Dzisiaj jesteśmy z Michałem, który ćwiczy już z nami dokładnie ile? O, ze 4 miesiące. 4 5. miesiące. Michale, powiedz mi, jak wyglądało twoje życie zanim do nas tu trafiłeś? A, podchwytliwe pytanie. No to wyglądało tak sobie. Mnóstwo pracy, zero wysiłku fizycznego, jadłem co popadło, słabo. I teraz trafiłeś do nas, jak wyglądało co tu się stało? Co zrobiłeś ze sobą? Jako pierwsze był fajny wywiad na początek. Znaleźliśmy punkty, które są trudne dla mnie. Dostosowaliśmy trening do tego, co potrzebowałem. Do tego dieta i dzisiaj mogę powiedzieć, że wszystkie problemy wyparowały. Brawo. Także bardzo fajne. Dzięki Łukasz, dzięki Megi. A fizycznie, jak to transformacja twojego ciała wyglądała po fasie? Transformacja ciała wygląda tak, że dzisiaj mnie nic nie boli. Zawsze miałem problemy z kręgosłupem, gdzieś z kolanami. Generalnie było tak sobie. Z racji dużego wzrostu też te problemy się pojawiały. Siedzący tryb pracy, dużo stresu. Dzisiaj nie ma żadnych bóli, wszystko jest w porządku. Schudłem 10 kilo, także jestem mega zadowolony. Brawo. A co byś powiedział komuś, kto w tej chwili siedzi, ogląda to i zastanawia się, kurczę, czy to mi też się tak uda? Absolutnie, absolutnie polecam, absolutnie trzeba zrobić pierwszy krok, absolutnie trzeba się dźwignąć z kanapy, powiedzieć, stanąć przed lustrem, zadać sobie pytanie, gdzie chcę być za jakiś czas, czy w tym samym miejscu. Jeśli w tym samym miejscu, to nie rób nic, a jeśli chcesz być gdzieś indziej, to po prostu przyjść tutaj i jest fajnie, fajnie, sympatycznie. Super. I można zrobić fajne, dobre rzeczy. Więc jeżeli, tak jak Michał, chcesz dokonać pewnych zmian w swojej sylwetce, zgubić powiedzmy te 10 kilo, lepiej się czuć, lepiej funkcjonować i coś nowego zrobić, to naciśnij na ten przycisk, dotknij tego linku, który widzisz na tym filmie, pod tym filmem, byle gdzie go tam umieściłem, to znajdziesz na pewno i umów się na taką bezpłatną konsultację, którą Michał 4 miesiące temu z nami tutaj odbył. Zobaczysz, że będzie warto, a być może już za 4 miesiące właśnie ty znajdziesz się tutaj i opowiesz wszystkim innym o tym, co tobie udało się zrobić. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki. Wszystkiego dobrego, Michał.